siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie. Tym razem obiecany film z lasu, krótki rekonesans dla swoich widzów, którzy lubią filmy w moim wykonaniu z lasu, więc zapraszam na krótki film przygotowany, obiecany dla Was. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, poniedziałek 8 czerwca 2020, godzina 8:20 i postaram się dla Państwa nakręcić jakiś film, tak aby pokazać, czy już są jakieś grzybki, czy jeszcze ich nie ma, więc zapraszam na krótki materiał przygotowany przeze mnie. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, obrowiec i jedziemy z tym koksem, coś skręcę. Zapraszam. Tak widzicie, drodzy Państwo, sami na dzisiejszym filmie nie będzie prawdopodobnie grzybów z tego lasu, bo nawet nie pachnie mi tutaj grzybami, a nos mam dobry co do szukania i znajdywania grzybów, więc intuicja mi mówi, że nic z tego nie będzie. Ale tak, obiecałem, tak też zrobimy. Nawet koszyka nie wziąłem, tylko jakieś picie, kanapkę i płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiem, że dzisiaj się nic nie znajdzie. Przeważnie zbieram grzyby, jeśli już są w sprzedaży, na targach, malutkie, to znak tego, że pora ruszać do lasu. Ale na razie u mnie grzybków na targach nie ma, ale obiecałem, więc zapraszam. Przejdziemy się po paru miejscówkach i pokażę Wam, jak to w moim lesie teraz, na tą chwilę, czyli w poniedziałek 8 czerwca, wygląda. W międzyczasie jakieś stawki z tamtego roku pokażę Państwu, tak aby film jakieś grzyby miał, może nie z tego sezonu 2020, a z poprzedniego, więc zmontuję taki film z tamtego roku połączony z tym dzisiejszym, tak abyście jakieś tam grzybki widzieli i nie nudzili się na tym moim filmie. I pokażę Wam, drodzy Państwo, jak my suszymy z żoną w suszniku grzyby, jak to wygląda w naszym wykonaniu. Więc zaczynamy dzisiejszy krótki rekonesans, wypad. I tak powiedziałem, zmontuję dla Was film, który dla Was przygotowałem, taki mieszaniec. Więc jedziemy. Okej. Plecak. I jedziemy. Tak, widzicie, nie mam nic, ani wiaderka, bo się na grzyby nie szykowałem. Tak mówię, intuicja, wyczucie czasu i po prostu święcie jestem przekonany, że nic się nie znajdzie. Chyba że fuksem jakiegoś jednego małego, ale film obiecany, więc jedziemy. Pochodzimy troszkę w prawo, w lewo między dróżkami i zobaczcie, jak to wygląda teraz i jak wyglądało w tamtym roku i jak przygotowujemy grzybki do suszenia. Ale najpierw, żeby, drodzy widzowie, grzybki ususzyć, trzeba je najpierw. A więc idziemy do córki, zobaczymy, czy warto było się poświęcić. Patrz, widzisz go? Patrz, tam jest jeden, tam jest drugi, no. Tu jest trzeci, czwarty, piąty, szósty i tu jest siódmy. Drodzy Państwo, proszę zobaczyć, ja, jakie piękne borowiki. 2, 3, 4, 5, 6. Tam jeszcze jeden jest. 7. I tutaj jeszcze.
Gdzie jeszcze masz córkę? Tu trzy. Tu trzy. Wszystkie policzymy teraz. Tu komórka. Zobaczcie. I tam jeszcze jeden dalej. Cieszy się? No a ja i tam jeszcze dalej jest. Zobaczcie. Widzisz, ja jednak mam tego. Masz szczęście do grzybów, to trzeba mieć w krwi. Policzymy. Zobaczcie. Zobaczcie. Jeden, poszukamy dwa, tutaj. Trzy, cztery, pięć. To prawie pięć. Pięć, to pomalutku. Szósty. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Piętnastego. Piętnasty. I szesnasty. Po prostu córka moja wymiata, drodzy widzowie. Ale zobaczcie i ocencie sami, jak córka zaczęła zbierać grzybki. Bo zaczęłam tego pomorka, widzisz? Państwo, pomożemy córce. Zobaczcie. I wszystkie ogarniemy, policzymy, kładziemy na kupeczkę i pomogę jej zrywać prawuski, które znalazła córka. Szybko obczyścimy, wyzbieramy. Zobaczcie sami. Zobaczcie, drodzy widzowie, sami. Piękny. Ile tam masz? No nie wiem, idę patrzeć jeszcze dalej, co tam jest. Zobaczcie, w jednym miejscu córki grzybki. Nie dogonię jej w życiu. Policzę ci, ile masz. Sztuka. Śliskie 17 sztuk wytargała córka z tej jednej miejscówki. 17 borowików przy moich 10, których całkiem ma. Ile masz? 28, a ja 10. Ale czyścimy i szukamy dalej prawusków. Zbieramy piękne osobniki. Mamy cztery. Szukamy dalej, bo muszą być gdzieś dalej. Cztery. Nie myliłem się. Pięć, sześć. Siedem, osiem. Dwa, cztery, sześć. 8. 8 szukamy dalej. 9. 10. 10 sztuk, drodzy państwo. Widzisz córeczko? Pokaż. Piękny, piękny. Ponabijałaś. Powkładaj teraz do mojego koszyka te swoje grzybki. Ja obczyszczę. I mamy 2, 4, 6, 8, 10 sztuk, które nabiję. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, szukamy dalej. Zobaczcie, drodzy państwo. I podziwiajcie sami śpiew ptaków, wspólny wypad z córką. Cieszy się? Mhm. Widzisz? To też jest, nie? Czy to jest już ten? Prawdziwe jak to jest. Prawdziwe. Kozaka weź czerwonego tam jest. Zobaczcie. Drodzy państwo. Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. Drodzy państwo, ja swoich grzybków uzbierałem
119. I teraz Patrycja. Zobaczcie, 123. Czyli szliśmy w łeb, w łeb. Ja już się obawiałem, bardzo obawiałem na początku tym, że miałem 40 kilka, córka miała 70 coś na początku. Później trochę podgoniłem i ostatnio szliśmy w łeb jednym grzybkiem. Różnica później 119 do 119 i teraz te ceglaki, ceglaste opory prawdziwki, które znalazła, dały jej różnicę 119, 23, 4 sztuki ceglaków dały jej prowadzenie. Zobaczcie, 123 córki, 119 moich borowików. Tu mamy kozaczki, grzyby mieszane, kanie, podgrzybki i czerwone kozaki. I tu mamy te większe, które my wkładali w to. A tutaj maluszkami już zapełnialiśmy koszyk. Maluszkami poszliśmy na małe grzybki, żeby uzupełnić to. I w końcu w sumie mamy 242 grzybki. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, stan licznika 123 i 119. I grzybki. I na tym kończymy. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Córko, coś od ciebie? Jestem bardzo zadowolona, że wygrałam. Że wygrała. To, że wygrałam. Czułaś to. Widzicie te dzieci. Niech ich będzie. Ale przyznać to muszę, że zostałem pokonany przez ostatnie te 4 sztuki. Szliśmy w łeb pod koniec. Przez większy czas przegrywałem. Przegrywałem. Córka znajdowała więcej, ale później maluszki stopniowo, może już córka zmęczona była, już mnie znajdowała. No i tak było. A więc dziękuję jeszcze raz wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Nowych widzów proszę o subskrybowanie mojego kanału. Będą śledzić moje filmy na bieżąco. No i do następnego. Nic dodać, nic ująć. Siema, pyza z córką. I po drodze, jak coś jeszcze znajdziemy, nakręcimy, nabijemy, a teraz już wychodzimy z lasu, idziemy, jedziemy do domu. Narka! Więc gdy już mamy grzybki, więc musimy je teraz obczyścić i przygotować. Zobaczcie, ogarniemy to. Weźmiemy maluszki na wierzch, rzucimy. Same prawdziwki, żeby było w koszu, w drugim będą grzyby mieszane, czyli kozaki, podgrzybki. I tak przygotowane, drodzy widzowie, teraz mamy grzybki. Wystarczy teraz je obczyścić, sprawdzić. Tak, aby tylko zdrowe i czyste grzybki przygotować do suszenia. I suszymy. Więc trzeba sobie przygotować nowe, tak żeby mieć później co nakładać, a to na jeden susznik, czyli same nóżki i same łebki na drugi susznik. Przygotujemy sobie kilka grzybków, tak żeby było wiadomo, o co chodzi. Weź daj. Więc, drodzy widzowie, widzicie, jedna z kilku poziomów na same nóżki, bo jedna nie dawała rady, więc musieliśmy zakupić drugi sprzęt, na którym są same łebki. I dlatego dwie suszarki do grzybów. Po to nam była ta nowa, druga. I teraz przyszykujemy sobie sprzęty, żeby po jakimś czasie, jak tam to podeschnie, już nakładać, mieć już przygotowane. Więc żona przygotuje trochę grzybków, oczyści, pokroi, które będziemy dokładać do
suszników do szybów. Szmatą czyścimy grzybki, odkładamy na bok i tak po kolei jedziemy nasze grzybki w szybki i prosty sposób. Oczywiście to śmieci odchodzą, to wyrzucimy i każdy po kolei. Oczywiście ścierka się myje co jakiś czas. Przepukuje. Kurczę, przepukuje, tak. Przepukuje. Już to jest wszystko brudne. Ten jaki fajny grubas. No. Takie powinno być wszystkie. No, no wiesz. Piękne, zgrabne. Odcinam łebek. Inną suszarkę. Zdrowy. W tej suszarce same łebki. No, odcinamy łebek, albo ukręcamy. To jest tak niemożliwość. Nie mam jak dostać się do środka. Tak w tym. I tu układamy na suszniku łebki. Same łebki. W tym jednym będą fajne. Zaś czyste plastry. Tak, te ja biorę tutaj i układam w drugim, czyli kilka warstw, w tym drugim będą same nogi, tu dokładamy łebki i tu ile warstwowy, ten jest 4? Ten jest 5. 5, to jest ten nowy nabytek, ten nowy, tak. Nowy, w którym będą same łebki, a w starym 4-warstwowym same nogi. Układamy. I po takim, drodzy Państwo, zabiegu, przygotowaniu grzybków do suszenia, suszeniu na złocisty kolor, naszych borowików, prawdziwków, jak go zwali, tak go zwali, mamy efekt w postaci ususzonych już na kolor złoty grzybków, które wspólnie z widzami przygotowałem, pokazałem na tym filmie. Zobaczcie, drodzy Państwo, tutaj wsadzi już, proszę, tutaj cała blacha w kuchence, na kuchence i tutaj już jest bardzo dużo grzybków, ale drodzy Państwo, jedziemy, widzicie, na dwie suszarki, czyli nowy nabytek. Jedziemy na dwie suszarki, grzybki w workach, już są same łebki. Same łebki tutaj. Tyle jest. Zobaczcie, same łebki, a na w tym drugim. Na koryferze dosychają, są same nóżki. A tu same nóżki w drugim. Tak, same nóżki. Nie, no, same nóżki. Nóżki. I zobaczcie, na jedną dwa suszniki, ten najnowszy jest na 5, tak? Tak. A tamten był tej samej firmy, ale mieliśmy na 4. I tak to się prezentuje. Jutro jedziemy do lasu na grzybki, a teraz zawijam się do pracy na nockę i widzimy się rano na grzybobraniu w lesie wspólnie z żoną i córką. W jagodzinach też nic. Tak, pochodzimy, pospacerujemy, drodzy widzowie.
krople dalej nic, nic, więc wstawki z tamtego roku, jak to było przy szukaniu grzybków do suszenia. Więc dalej podziwiajcie tamtegoroczne zbiory. A więc tak widzicie, ścinamy, zbieramy nasze borowiki. Jakie? Nie wiem, ceglaczki. Ceglaczki. Dobrze. Nie wiem, jak się nazywają, naprawdę. Ceglastopory. Dobrze. Idziemy dalej, zbierając nasze dzisiaj grzybki. Jeszcze tam. Dobrze. W domowych warunkach, widzicie, jest ciężko suszyć to na piecach, niekiedy się nie ma, więc dlatego te dwie suszarki i jedną z powrotem załadujemy, czyli pocięte już borowiki, które pocięliśmy na pocięte, umyte pocięte. Umyte, pocięte, kładziemy niezbyt ciasno. Jak więcej powietrza. Żeby było więcej powietrza. Szybciej się suszą. Szybciej się suszą. I układamy na naszych warstwach. Dokładnie. Kolejna warstwa przygotowana w tym oto suszniku, które moim zdaniem są, nie to, że reklamuję, najlepsze i niezbyt drogie. Jedne z tańszych, a dobre. Tak, żono? Więc dlatego zakup dwóch sztuk. Jeden przeznaczony, jak mamy dużo grzybów, na same łebki. A w drugim, co jest pod spodem, suszymy same nogi. Krojenie na kawałki. Ten nóż jest kiepski. I układanie. Wszystkie pięć. Ja włączę na razie. Warstw. To włącz te dwie, jak już dochodzą. Nie chodzi. Suszymy i te większe dalej systematycznie. Umyte już kroimy. Równe mniej więcej kawałki, tak jakby był jeden grubszy, drugi chudszy, to nierówno by się te kawałki nam suszyły. A więc 237 prawdziwków. Tak się prezentują teraz te grzybki, a my szukamy dalej, a to w krzakach, a to w rzadszym, gęstszym lesie, jak widzicie to na moim filmie, na obrzeżach, przy drogach, ale nic, nic, tak się tego spodziewałem, więc krótki spacer i zmontowany dla Was taki film, ale przejdziemy jeszcze kawałek i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało, ten dzisiejszy spacer po lesie w innym miejscu, odcinku tego lasu. Trochę tędy, trochę tamtędy, ale nic, tak się to spodziewałem, że jeszcze grzyby u mnie nie wypaliły, ale
jak obiecałem, tak teraz jest. I dróżkami chodzimy przy dróżkach w różnych miejscach. Postaramy się obskoczyć lasek, las i taki rekonesans z moim udziałem. Zobaczcie, tylko kubki natrafiłem przy dzisiejszym poniedziałkowym spacerze. Teraz zaczęło padać, więc pomału będziemy kończyć powrót do domu. Ale tak jak mówię, nie ma nic, nawet psich grzybów. Więc zaczęło padać. W lesie jest mokro nawet, ale tak jak mówię, nie czuć grzybów ani rosnących tam grzybów, czy jadalnych, czy niejadalnych, tak zwanych psi. Więc pomału będziemy już kończyć i taki krótki rekonesans, co wam pokazałem, co i jak, obiecany spacer po lesie i krótki rekonesans. Więc na moje lasy jeszcze nie pora, musimy czekać, wiecie jak to jest, dzisiaj nie ma, za 2-3 dni mogą być, więc trzeba być uważnym, śledzić po prostu całą tą sytuację, przechodzić na targi, sprawdzać mniej więcej, ludzie tam handlujący grzybami z tego żyją. Pierwsze grzyby są, wiecie, jak to się mówi, zawsze w cenie, więc gdy tylko się pokażą, dam wam znać i będziemy oglądać pyzę w lesie z grzybami z najnowszego sezonu 2020. Więc drodzy widzowie, jeszcze kawałek i pomału będziemy kończyć. Jak mrówki pracują, mrowisko, ich dom, a my wracamy drogę powrotną i kończymy ten leśny spacer, który przygotowałem dla was. Więc tak to leciało, drodzy widzowie. Jak widzieliście na moim filmie, taki krótki rekonesans, spacer po lesie, tak aby wam chociaż trochę przybliżyć nadchodzący sezon 2020 w moim wykonaniu z grzybków. W międzyczasie wstawiłem film, jak to było w tamtym roku, jak suszymy grzybki, przygotujemy grzybki do suszenia. I na tym koniec.
czekajcie na kolejne moje filmy z lasu. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Stokrotne dla was dzięki. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Do następnego. Siema, pyza, larka.